Dobra, zobaczymy, czy będzie działał na 720. Zakładałbym szczerze, że nie. No zobaczymy. Dobra, moim problemem. Jesteś OP? Słyszysz już? Mogę ci trochę powiedzieć, jak mam problemy z tą grą. Jakie widzę problemy. Tylko mi napisz, że już to słyszysz, jakby co. Że już jesteś obecny. Krzyku. O, jesteś on, dobra. No i już widzę, że dropię klatki, nie? Już mam na podglądzie w informacji 40% klatek. What? Co to właśnie było? Dobra. W każdym razie. Battlefield 1. Ludzie się nie czepiają niehistoryczności tej gry. Bo nie laguje, jesteś pewien? Mi się wyświetla, że 30% puściło. Okej, to może dobrze. Dobrze, no w każdym razie będę kontynuował opowieść, jeżeli będzie lagowało, to trudno, już nic z tym nie zrobię. Battlefield 1. Niehistoryczna gra. Bardzo. Jako osoba, która trochę się interesuje pierwszą wojną światową, mogę powiedzieć, że była bardzo niehistoryczna. Była tak niehistoryczna, że w becie Krzychu potwierdzi ta osoba, która ze mną gada teraz, że byłem wściekły w becie Battlefielda 1, bo patrzyłem przez pryzmat, nareszcie gra o pierwszej wojnie światowej i jest dnem kompletnym, jeżeli chodzi o historię. Ale w pewnym momencie przestawiłem się myślowo. Stwierdziłem, okej, słuchaj, nie patrz na to, jak na pierwszą wojnę światową, patrz na to, jak na kolejnego Battlefield. Czy się fajnie strzela, czy się fajnie jeździ, i tak dalej. I fajnie się jeździło. Fajnie się strzelało. Zabawa była fajna. Była zupełnie nowa. Graficznie gra wyglądała zupełnie inaczej niż poprzednie części. Audio było zupełnie inne. O wiele lepsze. Wszystko lepsze. Po prostu gra była nową jakością w porównaniu do poprzedniej części. Battlefield 5. I teraz przechodzimy do Battlefielda 5. Druga wojna światowa. Okazuje się, że dużo osób interesuje się drugą wojną światową i po prostu jadą po Battlefieldzie za to, że nie jest realistyczny, jak... No jak widać zresztą. Ja się do tego nie rzucam aż tak bardzo. Czemu? Bo ja już się o to rzucałem w Battlefield 1 i przegrałem. Że tak powiem. Tak? Battlefield 5 jest tak realistyczny względem II wojny światowej, jak Battlefield 1 względem I wojny światowej. Czyli w ogóle. Boli mnie to, bo jest jeszcze bardziej się interesuje II wojną światową niż pierwszą. No ale trudno. Ludziom to bardzo przeszkadza. Ale dla mnie, jako gracza, podchodzę do Battlefielda 5 i graficznie jest lepiej. Ale czy jest szał? Nie. Grafika jest bardzo podobna do pierwszej części, moim zdaniem. Jest lepsza na pewno, ale bardzo podobna. Czy gra się zmieniła jakkolwiek? Nie. Gra jest identyczna. Spawny pojazdów są identyczne. Podział na klasy pojazdów jest identyczny co do BFA 1. Nie ma powrotu do starych korzeni, że tak powiem. To, że wszystkie bronie są dla wszystkich krajów jednocześnie, nie to co było w BFA 3 i 4. Jest identycznie. Pierwsze moje światowe miałem taki problem, że patrzcie, pierwsza wojna światowa i Electronic Arts zamiast zrobić bronię z pierwszej wojny światowej, bierze jakieś bronie, prototypy, część broni, która była dopiero w II wojnie światowej używana i oni to nazywają pierwszą wojną światową. Co pomyślałem, jeżeli oni robią drugą wojnę światową, to nie mają żadnego problemu, bo po prostu bierzcie bronię z II wojny światowej, to będzie proste. Ale co się okazuje? Wchodzisz do tej gry i tutaj nadal są bronie, których faktycznie nie było. Tu nie ma broni z drugiej wojny, znaczy są, już nie będę przesadzał, ale są. Ale, nie wiem, nie ma Thompsona, nie widzę PPS-y, a widzę jakieś, kurde, słomi. Nigdy nie słyszałem, jako osoba interesująca się drugą wojną światową, o słomi. Prawdopodobnie to jest pistolet maszynowy z Finlandii, albo z Norwegii, skoro w Norwegii gra się ma dziać. Ale jaki był cel wprowadzenia tej broni do tej gry? Nie jestem w stanie powiedzieć. Ale jestem w stanie powiedzieć to. Słomi
z Battlefielda 5 wygląda identycznie jak pistolety maszynowe z Battlefielda 1. Więc zakładam, że po prostu stwierdzili, ej, patrzcie, ta broń wygląda podobnie do tej, którą już mieliśmy. Wystarczy ją skopiować z poprzedniej części i będziemy mieli nową broń w tej. Tak się czuję odnośnie wielu rzeczy w tej grze. Czemu Norwegia? Nie mam pojęcia, skąd mam wiedzieć, czemu oni wpadli na to, żeby ta gra działa się w Norwegii. Ale kwestia jest tego typu. Przychodzę do Battlefielda 5, i mam jedno wielkie déjà vu, że ja już to grałem. Już to grałem rok, dwa lata temu. W tą grę. Bronie zachowują się tak samo. Dźwięki są identyczne co w Battlefieldzie 1. Nie nawet, że jakość jest podobna. Nie chodzi o jakość podobną, chodzi o to, że dźwięki są identyczne do Battlefielda 1. Co mnie trochę przeraża, te bronie jednak powinny brzmieć inaczej trochę, nie? To nie są te same bronie. Boli mnie na przykład... najwłaśnie, i teraz tak. Moment. Dla mnie problem jest głównie taki. W Battlefielda 1 chętnie sobie grałem, dlatego że było dużo zmian w porównaniu do poprzedniej części. W Battlefieldzie 5 nie ma dużo zmian, jest praktycznie zerowa ilość zmian. A jeżeli są zmiany, to są tylko na gorsze, moim zdaniem. Czytaj na przykład decyzja o tym, żeby zmniejszyć ilość amunicji dla każdej postaci grającej. Masz dwa magazynki tylko. Sprawia, że dwie serie długie, może trzy, przeciwko trzem przeciwnikom i nie masz amunicji. Musisz ją zebrać gdzieś na mapie. Zresztą widać, jak dużo osób woła amunicję na czacie w lewym górnym rogu. Musisz non-stop prosić o tą amunicję. W BF1 było mało ammo, tu jest dużo mniej. Tu masz dwa magazynki. Wystarczą ci na zabicie dwóch osób i nie masz już amunicji. Musisz podnosić z trupów od kolegów zespołu prosić. Problem jest z tym, że mało osób chce pomagać, bo po co? Nie, tu przyszli też grać. Mało osób lubi być supportem, który rzuca ammo tylko i leczy. I zmuszenie graczy do grania nie w ten sposób, jaki lubią, czyli do grania supportów, niszczy tą grę, bo ludzie nie chcą grać jako supporty. I tyle. Wydłużone respawny. Czemu nie mogę się od razu zrespić? Muszę czekać 10 sekund, bo mogą mnie podnieść tam. Można wzywać medyków, mimo że medycy nie są zainteresowani. Wszystko jest przedłużone. Jest wymuszone teamwork, wymuszona gra zespołowa, mimo że ludzie... Nie, jest kilka klas. Jest podział klasyczny w Battlefielda. Ja gram po prostu tam. Tak zagadałem, że się nie skupiłem na gameplayu nawet za bardzo teraz. Jakby... Jest wymuszony teamplay, mimo że ty możesz go nie chcieć. Do tego stopnia, że podam ci przykład. Odpalasz grę i chcesz dołączyć do serwera. Co zrobi gra? Gra cię nie dołączy do serwera, tak żebyś grał sobie samemu na serwerze. Ona cię automatycznie wrzuci do losowego party z losowymi ludźmi i dołączy cię do składu z tymi ludźmi. Jeżeli szef twojego party wyjdzie z gry i zaznaczy opcję, żeby wyszedł razem z tobą, to wyjdzie razem z tobą i ty zostaniesz wyrzucony z gry, tak jakby to był twój przyjaciel zarządzający twoją grupą. Tyle, że to nie jest twój przyjaciel, tylko to jest losowa osoba, która ma kompletnie gdzieś to, czy ty będziesz się grał, czy nie, czy tobie chce się grać, czy nie. Jest jakby wymuszanie znajomych, z którymi nie grasz w tym momencie. Rozumiesz, co chodzi? Jasne, w BF1 był skupiony wokół grania z znajomymi w składach i tak dalej, ale jeżeli nie miałeś akurat znajomego, który chciał grać BF-a, to odpalałeś sam, nawet nie musiałeś dołączać do składu. Tu musisz być w składzie. Dosłownie musisz być, nie możesz grać solo, musisz być w składzie i dosłownie musisz znaleźć grupę osób, która gra. Gra cię automatycznie ją znajdzie i będzie traktowała jako twoich znajomych. Będziecie mieli wspólny czat, wszystko. Tylko po co?
I zamiast się skupić na rozwoju gry, dodaniu nowych broni, nowych mechanik w tej części, to oni się skupili na dodawaniu takich mechanizmów właśnie jak wymuszona kooperacja i tak dalej. Czyli zmian żadnych porządnych dla mnie w tej grze nie ma, więc mi się nie chce kupować jej, albo nie widzę do końca powodu. A jeżeli są jakiekolwiek zmiany, to są tylko na minus. To mnie odrzuca. I nie będę mówił, że tej gry nie kupię, bo nigdy tego nie powiem. Zobaczmy, do premiery gry jest jeszcze daleko. 20 listopada to jeszcze daleka data. Ale jeszcze kilka dni temu byłem prawie pewien, że ją kupię. Że drugiej wojny światowej nie da się dla mnie zepsuć aż tak bardzo, żeby nie dało się jej kupić. Żebym nie był zainteresowany kupnem. Ale po tej becie zaczynam wątpić w to. Zaczynam wątpić, że Electronic Arts dało radę to zepsuć aż tak bardzo. Coś czuję, że obiecie gry będzie przełożone. Ale już jest przecież, tak? Z października na listopad. Żeby nie kolidować z Call of Duty i z Red Dead Redemption. Pierwszy raz Electronic Arts się ugięło, żeby nie rywalizować z Call of Duty, zmieniają, albo z Red Dead Redemption, zmieniają miesiąc wydania. To już coś znaczy. Behind our wall of artillery. We could not stop the British from landing, but we have made them pay a terrible price. Let them come. We will push them back into the sea. Bieda. Przesadna bieda. Więc o tak, ja będę kończył teraz streama, tak naprawdę był super ultra krótki, był godzinny tylko. Teraz. Po prostu rano grałem 2 godziny. I się zdenerwowałem ogólnie na tę grę trochę. I stwierdziłem, okej, okay, to musi mi się wydawać. To może źle podeszłem do tej gry. Dam sobie drugą szansę wieczorem, zagram. Dałem sobie drugą szansę i uważam, że moja decyzja jest taka sama. Jeżeli gra będzie wyglądała w takim stanie, jak jest teraz, i to nie chodzi nawet o bugi, tylko o zawartość, to ona mi by starczyła po kupieniu na max może 5-10 godzin, bo wygląda bardzo podobnie do poprzedniej części i po prostu mam déjà vu, że gram w tą samą grę non-stop co 2 lata temu. Widziałem, ale nie wiem już powiem, no właśnie. No i zobacz. Patrz, pokażę ci coś. Patrz, jak trollować ludzi, nie? Zobacz, gram z jakimś Apoxem. Ty patrz, jakiś fajny gościu. Escape. Quit. Quit with squad. A co się będzie koleś bawił? Wyjdzie ze mną. A, musisz zaakceptować. Ty, to może to naprawili już teraz. Może musisz się zgodzić, ale mnie wyrzuciło kiedyś bez mojej zgody. No, na razie op. Jeżeli chcesz, to jutro będzie... Jutro będzie Spider-Man. Prawdopodobnie. Więc polecam. Już nie powinno się tak ścinać, absolutnie. To menu też wygląda genialnie, jak się wyjdzie zawsze. Dobra. Kończę streama. Z tej biedobety, niestety.